Szanowni Państwo, w tegorocznej 14. edycji konkursu Czysta Ziemia udział wzięło 27 szkół z terenu powiatu bielskiego, podnosząc świadomość ekologiczną setek dzieci i młodzieży, a pośrednio także starszych pokoleń, poprzez zorganizowaną zbiórkę odpadów nadających się do ponownego wykorzystania. Sprzątając najbliższe otoczenie oraz wykonując inne działania o charakterze ekologicznym w okresie od 9 kwietnia do 31 października 2022 roku. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 4703 uczniów, którym udało się zebrać łącznie blisko 2 tony baterii i akumulatorów, ponad 10 ton szkła, ponad 19 ton plastiku, ponad 61 ton papieru i tektury, ponad 600 kg puszek aluminiowych, blisko 4 tony nakrętek, butelek PET, 9,5 tony złomu, blisko 12 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 2,5 tysiąca sztuk tonerów drukarskich. Szkoły podjęły prawie 200 różnorodnych działań edukacyjnych, angażując w nie instytucje publiczne i inne podmioty zewnętrzne. Szanowni Państwo, te liczby w sposób wymierny wskazują, jak wiele zrobiliśmy wspólnie na rzecz poprawy środowiska naturalnego. Niezmiernie miło mi jest także poinformować, że nasza wspólna praca i wysiłki włożone w działania na rzecz konkursu Czysta Ziemia zostały dostrzeżone na forum ogólnopolskim i docenione wyróżnieniem w prestiżowym konkursie Gospodarz 2022 organizowanym przez Forum Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w ramach koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski. Zdobyte wyróżnienie w konkursie, które ma na celu promocję dobrych praktyk związanych z ideą gospodarki w obiegu zamkniętym, jest dla nas dodatkową motywacją do podejmowania dalszych działań. Szczególnie, że w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, że starostwo konkurowało i zostało nagrodzone wśród tak znanych podmiotów jak Tymbark, Carrefour Polska, Allegro czy miasto stołeczne Warszawa. I za to należą się dla Państwa ogromne, ogromne brawa. Drodzy Państwo, na temat konkursu tyle z mojej strony. Raz jeszcze kieruję i przekazuję ogromne słowa wdzięczności dla naszej kochanej, wspaniałej młodzieży za to, że zawsze możemy na Was liczyć. Gorące podziękowania kieruję w stronę opiekunów, dyrektorów szkół za to, że zawsze pozytywnie odpowiadacie Państwo na wszelkiego rodzaju akcje, które udaje nam się wspólnie realizować. W trosce o ziemię rozpoczynamy zatem edukację ekologiczną w formie pantomimy. Ukaże nam, jak łatwo możemy przyczynić się do niszczenia naszej planety.
Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj na podsumowaniu konkursu Czysta Ziemia. To już po raz 14 starostwo powiatowe przy współudziale Rady Powiatu i Zarządu Powiatu organizuje ten konkurs dla naszej młodzieży. Nie byłem członkiem komisji konkursowej. Byłem tutaj zaproszony jako reprezentant Nadleśnictwa Chotyłów, a jak również przewodniczący Rady Powiatu, ale z tego co wiem, to 27 szkół podstawowych z terenu powiatu wzięło udział. Wygrała szkoła podstawowa Stuliłowa. Bardzo się cieszymy, że aż tylu sponsorów, Nadleśnictwo Chotyłów, Nadleśnictwo Biała Podlaska, Nadleśnictwo Międzyrzec, jak również z terenu miasta Biała Podlaska, Komunalnik. Wszystkie te zakłady pracy, które sponsorowały, widać, że im jest dobro ochrony przyrody, propagowania czystych lasów, pięknej zieleni leży na sercu i tak widzimy corocznie ci sami sponsorzy są. Także bardzo się cieszymy, że wierzą w to, co robią, wierzą, że i ta dobra informacja, że planeta może być czysta, idzie do naszej młodzieży. Od 33 lat jestem leśnikiem i wiem, jak dbanie o środowisko zmieniało się w terenach leśnych. Dzisiaj jest dużo lepiej, ale nie mogę powiedzieć, że już jest bardzo dobrze. Ustawy śmieciowe, które wchodziły, wydawałoby się, że uporządkują. Natomiast w dalszym ciągu są śmieci w lesie. Ludzie przyjeżdżają na wypoczynek weekendowy, zostawiają. Dziwi to. Mam czworo dzieci i wiem, że te dzieci nieraz tatusia pouczają, jak tatuś na przykład chce zostawić ogryzek po jabłku w lesie, więc moje dzieci są wydukowane i mam nadzieję, że inne również, ale chyba dużo jeszcze oporu po stronie rodziców, mimo wszystko, bo skąd te śmieci się biorą? Dzieci samochodami nie wjeżdżają do lasu, tylko to dorośli. Udział w konkursach Czysta Ziemia ma sens, ponieważ nawet jeżeli spełnia swoje zadania w najmniejszym stopniu, to na pewno ma sens, ale widać, jakie jest zaangażowanie szkół z terenu powiatu, to ma duży sens. Powiat bialski jest dużym powiatem i powiem szczerze, że po tych konkursach widać, jak czysto robi się w lasach. Oczywiście my leśnicy też sprzątamy, przykładamy rękę do tego. Thank you.